Wow, co za dzień! Krótko mówiąc, mamy tak dużo dobrych informacji, że na dzisiaj to chyba non -stop będziecie słyszeć uśmiech w moich wypowiedziach. Zobaczcie, zaczynamy od pierwszej. Gary Gensler, czyli szef Seku, powiedział, że nie ma w planach iść w kierunku Chin i banować bitcoina. Więc, pierwsza taka no, dosyć mocna wypowiedź, jeżeli chodzi o Garego Genslera. Pytanie jest, czy banowanie Bitcoina nie będzie oznaczało też wprowadzenie regulacji, które udupią Bitcoina, ale no to co jednego. Natomiast bardzo, bardzo dobra wypowiedź w sensie jednokierunkowa, wyznaczająca pamiętacie takie mega proste rzeczy. Na takim rynku finansowym też pokazują tym dużym graczom, że jest ok, czyli nie będą banować, nie będziemy nic robić w tym kierunku. To znaczy, że kryptoinwestycje są bezpieczne, a na pewno jeżeli chodzi o Bitcoin czy Ether. Kolejna US Bank to allow Bitcoin custody, czyli że ma możliwość przyjmowania, czyli przetrzymywania u siebie jako custody, właśnie taki serwis, czy taką usługę właśnie przetrzymywania u siebie kryptowalut dla instytucji. Jeżeli dobrze pamiętam, to oni tutaj współpracują z NYDIG. Zobaczcie, co więcej, The US Bank said, czyli powiedział, że Crypto Custody będzie dostępne dla instytucjonalnych menadżerów, którzy zarządzają pr prywatnymi funduszami. Um, as the Securities and Exchange Commission, czyli jeżeli, jeżeli chodzi o tą komisję właśnie SEC. Jest je, czyli jest jakby w przeddzień, nazwijmy to, zatwierdzeniem bitcoinowych ETF-ów. No, bardzo, bardzo dobra wiadomość. To znaczy, że słuchajcie, a tu jest to właśnie NYDIG, dokładnie to pamiętałem, właśnie, że chodziło o NYDIG, to dobrze, jeszcze nie jest tak źle z moją pamięcią, więc widzimy, że mamy dużo pozytywnych informacji płynących, że tak powiem, z największych sektorów, bo te, które nas najbardziej interesują, to są te największe sektory biznesowe. I teraz um, krótko z Wami się podzielę jeszcze taką jedną myślą. Mianowicie, w momencie, w którym instytucje, nazwijmy, są już poładowane we wszystko, to co one potrzebują, czyli jak one się ładowały gdzieś na dołkach, to co one potrzebują, żeby to, co oni tutaj mają, czyli bardzo duże ilości, Sprzedać. Oni potrzebują, żeby na ten rynek wszedł detal, a detal wchodzi wtedy, kiedy coś rośnie, a niestety nie kiedy coś maleje. Więc detal zacznie wchodzić. Mamy to, co jest teraz, że właśnie sobie gdzieś tam rośnie i znowu musi mocno urosnąć, żeby oni to na nich zrzucili. Czyli krótko mówiąc, instytucje, one już są moim zdaniem mocno poładowane w różnego rodzaju asety kryptowalutowe, a to, co potrzebują, to przerzuci to na detal. Są też instytucje już, kiedy mamy te regulacje, kiedy regulacje pozwalają jakby wprowadzać jeszcze większy kapitał detalistów, prywatnych funduszy i tak dalej, to wtedy będziemy widzieć rozproszenie tego, tych kryptowalut na, na jakby na większą ilość portfeli, na większą ilość nazwijmy to też detalistów, ale to musi skądś przyjść. I to nie jest tak, że to przychodzi znikąd, tylko to przychodzi właśnie z instytucji, które one już to mają na portfelach i one wtedy osiągają olbrzymie zyski. Więc to naprawdę warto pamiętać. Idźmy dalej. JP Morgan, CEO, czyli ten, który od zawsze robił nam, że tak powiem, na bakier i mówił, że krypto w ogóle to scam i tak dalej, czyli Jamie Diamond, jeżeli dobrze pamiętam, mówi tak. Bitcoin is going to be regulated, czyli będzie Bitcoin będzie uregulowany, czy tego chcecie, czy nie. Brzmi to jakbym jakby wiedział coś więcej, przynajmniej w takim moim odczuciu. A no musi wiedzieć coś więcej, no bo oni, skoro są poładowani w kryptowaluty, to muszą mieć regulacje, żeby można było to sprzedawać bezpośrednio. Na przykład wyobraźcie sobie, że teraz będziemy mieć tak, że. Bitcoin będzie sprzedawany na przykład w oddziałach banków, ale żeby do tego doszło, muszą być regulacje, żeby ludzie powiedzieli, że wszystko jest ok, na razie mogą kupować to na własną rękę, ale jeżeli chodzi o zwiększenie takiej masy sprzedażowej, to te banki... Że tak powiem, muszą mieć te regulacje, żeby się później okazało, że banki muszą ponosić olbrzymie koszty związane z wprowadzeniem czegoś na rynek, co nie było uregulowane w odpowiedni sposób. Więc oni będą to moim zdaniem zrzucać i są mocno, mocno popakowani. Stąd też na wczorajszym live na Patreonach mówiłem, że jest taka szansa, że przyszły cykl, jeżeli chodzi o kwestie kryptowalut i bitcoina, nie będziemy widzieć nowego ATH na bitcoinie. Możemy widzieć nową hostę, oczywiście, czyli będzie bessa, będzie jakaś hosta, ale czy nowy ATH na Bitcoinie będzie, to już jest do, do, do zobaczenia, do sprawdzenia, do weryfikacji, zobaczymy krótko mówiąc w przyszłości, natomiast wydaje się, że może być tak, że kolejny cykl nie będzie miał nowego ATH na Bitcoinie po zakończeniu tego. Zobaczymy, co zrobią właśnie teraz instytucje, bo jeszcze takiej sytuacji na tym rynku krótko mówiąc nie mieliśmy. Akcji Infinity zebrało 150 milionów dolarów w rundzie, tutaj, która miała prowadzoną przez Andresen, Andresen Horowitz. Krótko mówiąc, zobaczcie, akcji najprawdopodobniej jeszcze nam wzrośnie. Co za tym idzie, taka mała podpowiedź, że oprócz akcji, warto, jeżeli dobrze pamiętam, to coin powiązany z akcji Infinity to jest SLP. I SLP, jeżeli dobrze pamiętam, jak on wyglądał, to był on na samym dnie praktycznie swoich jego, że tak powiem, wykresu czy swojej struktury. Zobaczmy, jak on w tej chwili wygląda dokładnie. Widzicie, i mamy tutaj już zwiększone obroty, więc potencjalnie, jeżeli Axi Infinity i SLP... Uh, czyli jak akcji jak dostanie, że tak powiem, wiatru w skrzydła, to jest też duża szansa, że ten SLP, ten coin, nam także wzrośnie. Dobrze pamiętam, że to jest powiązane z Axie Infinity, dokładnie, okay? Więc sprawdźcie to, przejrzyjcie się właśnie, jeżeli chodzi o coin SLP, jak to będzie wyglądało. Arabski e, bank szwajcarski, Arab Bank Switzerland, <grym>, e, umożliwia staking Tezosa, wow! And storing as XTZ Charted New ATH. Wow, to jest, czyli możemy zrobić staking i, i przechowywać to w tym banku. To jest naprawdę dobra wiadomość, bo jeżeli tam wejdzie większy fundusz, a no, jeżeli wchodzi nam jakiś bank, to możemy zobaczyć nagle przypływ olbrzymiej masy kapitału do na przykład takiego tokena, jakim jest Tezos. I jeżeli ten. Yy, ten kapitał tam zostanie po to, żeby właśnie był taki staking na Tezosie, a staking na Tezosie to jest chyba 5-7%, jeżeli dobrze pamiętam. To, no, powiem Wam, że Tezos może naprawdę nieźle poszaleć na tym rynku w tym momencie. Więc zobaczmy sobie, jak wygląda wykres Tezosa i zobaczmy. Tezos wygląda tak: 7,45, zobaczmy oczywiście jego wykres i dwie rzeczy, na które zawsze warto wskazać w takich sytuacjach. Zobaczcie, mieliśmy nowe ATH. Które było na poziomie, i tutaj zobaczmy na, na poziomie, ale przy tym roku, bo to jest zawsze zagregowane, czyli nie jest to takie dokładne. 855 jest duże prawdopodobieństwo, że to było nawet na wyższym poziomie, bo to jest zagregowane, czyli nie zawsze pokaże nam konkretnego szczytu, który był na danej giełdzie. Co jest interesujące, to mamy zwiększone obroty, i te zwiększone obroty mogą właśnie nam sugerować wejście tego kapitału, który pakuje się poprzez ten bank, właśnie w Tezosa, gdzie można go przetrzymywać i można go stejkować. No i teraz jeszcze jedną rzecz, zobaczmy, która jest równie ważna, czyli kapitalizacja rynkowa. I zobaczcie, kapitalizacja rynkowa, ona nie zmienia się tutaj, jeżeli chodzi o proporcje w stosunku do ceny, co jest dosyć istotne, ale jeżeli sobie popatrzymy na tezosa, to mamy, zobaczcie taką rzecz, która podobnie jak w panikajku stanowi o tym, że ten tezos jest nieograniczony, przynajmniej jeżeli chodzi o kwestię tego, co podaje CoinGecko. Czyli mamy tak jak w tej chwili Ethereum, zresztą Ethereum też jest nieograniczone, czyli tej ilości nam przybywa. Pytanie, ile nam przybywa w ciągu roku? Bo powiem szczerze, że tego nie wiem i nie sprawdzałem jeszcze chyba nigdy, jeżeli chodzi o Tezosa. Natomiast jeżeli chodzi o samego Tezosa, zobaczcie, Tezos nam tutaj szczytuje. Moim zdaniem on zrobi jeszcze kolejny ruch, dlatego że jak patrzyłem sobie na przykład na wykres Tezosa do Eteru, to Tezos bardzo ładnie wygląda na to, żeby taki ruch kontynuować. No i pewnie będzie to też względem dolara, tak? Bo raczej Ether też nam będzie szedł do góry. Tym bardziej, że mamy bardzo dobrą wiadomość, właśnie jeżeli chodzi o Ether i o tym teraz. I mamy Ethereum Layer 2 Promising czyli warstwa druga na Ethereum obiecuje 100, a nawet 200, jak czytamy później w tekście razy mniejsze FI na Ethereum. Jeżeli tak by było, to by było wielkie wow. I kiedy ma to ruszyć? już w listopadzie, więc grubo szykuje się, jeżeli chodzi o kwestię związaną z Etherem. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, 27 października, jeżeli dobrze pamiętam, ma dojść do jakiegoś kolejnego update'u na sieci Ethereum 2.0. Co jeszcze nie oznacza tego merdu ze starą siecią, czyli znaczy ze starą siecią, no z Ethereum, tylko mają wprowadzić już pewną poprawkę właśnie w Ethereum 2.0. teraz jeszcze dochodzi do tego. Layer 2 Solution, czyli Starknet. Um, który jest rozwiązaniem, które nazywa się ZK Rollup. Tak? I teraz, co mówi o tym Vitalik, czyli założyciel jakby Ethereum, jest napisane co-founder, czyli współzałożyciel, ale no, tak naprawdę wiemy, że bez Vitalika to chyba by się nie odbyło. On że w krótkim terminie inne rozwiązania typu Optimistic Rollups były OK, ale dla długiego terminu rozwoju sieci Ethereum ZK Rollups to są właśnie te rozwiązania długoterminowe, na które powinniśmy liczyć. No i krótko mówiąc, zobaczymy, co się wydarzy w listopadzie. Starknet w takim razie staje się naszym podmiotem, który należałoby zacząć śledzić i zobaczyć, co będzie się tam działo. Wenezuela odnowiła swoją walutę, ale tu jak piszą, nie powstrzyma tu ludzi przed szukaniem innych alternatywnych rozwiązań. A jeżeli dobrze pamiętam, to chodzi o to, że Wenezuela odcięła tak 6 cyfr. Jeżeli znowu dobrze pamiętam, to jest chyba któryś raz, gdzie Wenezuela odnawia swoją walutę. Co mogę więcej powiedzieć? Jeżeli coś nie ma wartości, to w przyszłości też nie będzie miało wartości. Jeżeli się nie buduje czegoś wartości, to w przyszłości też nie będzie miało to wartości. Stąd ucieczka ludzi w kierunku kryptowalut w takich krajach jest oczywista. Potem, kiedy już mamy, nazwijmy to, oświadczenie rządu Indii. O tym, że nie będą oni banować jednak krypto. Zobaczcie, jedna z, krypto, jedna z um, giełd kryptowalutowych, Coinswitch, Kuber, e, e, zebrała 260 milionów dolarów funduszy na funkcjonowanie. Wow, to są olbrzymie środki. Oczywiście w Indiach mamy też olbrzymie środki, żeby zebrać na takiej giełdzie i sporo zarobić, ale słuchajcie, to są naprawdę grube pieniądze, które ktoś w tej chwili zainwestował. Między innymi z funduszu A16Z a i innych. Także no zobaczymy, co tutaj się wydarzy. Jeżeli tak jest, to znaczy ten rynek kryptowalutowy również w Indiach będzie się rozwijał. Jeżeli będzie się rozwijał, to po co nam Chiny, skoro mamy kolejny kraj, który ma ponad miliard ludzi? Oczywiście, nie, powiedzmy, bardzo zróżnicowany jest ten kraj, ale olbrzymia masa pieniądza jest w Indiach. Prawodawcy rządu amerykańskiego. Przymuszają albo chcą wpłynąć mocno na Jeroma Pawela, aby wspierał rozwój kryptowalut i cyfrowych walorów. Więc zobaczcie, mamy kolejną, tak jak powiedziałem, rząd, 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 mamy kolejną informację, która pokazuje, że mamy naprawdę silne zainteresowanie ze strony regulantów, regulantów, regulatorów na tym rynku, aby sprawić, że krypto będzie uregulowane. Jeżeli dojdzie do tego, że w krypto będzie w pełni uregulowane i większość ludzi będzie wiedziała, co dokładnie to oznacza posiadając kryptowalutę, co mogą, czego nie mogą, jakie będą konsekwencje teraz i w przyszłości, to w tym momencie zobaczycie olbrzymi napływ kapitału do tego rynku. Dlaczego? Dlatego, że stary rynek, tradycyjny rynek jest już znudzony tym wszystkim, co się w tej chwili dzieje. On szuka zawsze nowości, dlatego 5G na przykład to była taka nowość, w którą, w którą ludzie inwestowali. Ale ludzie naprawdę nie znają jeszcze kryptowalut. Mamy 150 milionów ludzi, która jest w kryptowalutach versus prawie 8 miliardów ludzi na świecie. Naprawdę mało ludzi jeszcze wie o kryptowalutach. I pomimo tego, że wydaje się, że wszyscy dookoła mówią o tych kryptowalutach, to w kontekście całego świata 8 miliardów ludzi to jest naprawdę jeszcze igła w stoku siana. Popularny strateg krypto mówi o tym, że będziemy widzieć rajd na Solanie i na terze ale, ale także na jednym z ominiętych, czyli przeoczonych bardziej, kryptowalut. Zobaczmy, który podo, prawdopodobnie będzie miał swoją drugą nogę w górę. A tak wygląda tutaj Solana. No i tutaj pokazują, że mamy pewnego rodzaju akumulację. Mamy przebicie faktycznie, i czy Solana zrobi taki duży ruch tutaj w górę i zrobi nowe ATH. Ja uważam, że jeżeli chodzi o, A, o ATH i o Solanie jak najbardziej, czyli ATH na Solanie jak najbardziej. Czy od razu teraz bardziej skłaniałbym się ciągle w kierunku tego, że Bitcoin powinien zrobić swój najpierw ride? Ale wykresy pokazują, że niekoniecznie musi tak nastąpić, natomiast tutaj też możemy później za chwilkę pewnie wyrysować kolejny trójkąt. I w tym trójkącie, na przykład, taka solana może zostać, co oznacza, że może wrócić tutaj do tego poziomu wsparcia i jeszcze chwilkę tutaj pochodzić w momencie, w którym właśnie Bitcoin będzie wybijał do góry. Oczywiście to pamiętajcie, to jest czysta spekulacja i perspektywa, a nie coś, co jest pewnikiem na tym rynku. No i drugi z takich projektów, o którym tutaj powiedzieli, czyli Terra, czyli Luna, krótko mówiąc, Luna do Bitcoina, też jest prawdopodobieństwo wybicia. Na tym wykresie ja akurat tego nie widzę. Natomiast czy Luna wybije? Na pewno mamy olbrzymi hype na Lunę, na pewno mamy Lunę, która jest w Azji, która jest bardzo mocno osadowiona, osadzona, jeżeli chodzi o tajski rynek. Mamy dużo transakcji, które tam się odbywają. Prawdopodobieństwo, że Luna nie zrobiła swojego jeszcze ATH na tej hoście, dla mnie jest oczywiście bardzo duże. Natomiast czy to oznacza, że teraz ta Luna nam wystrzeli? Tego nie wiem. Ja bardziej bym oczekiwał tego, co mówię, od kilku dni. Strzału na Bitcoinie, a dopiero później większych ruchów, jeżeli chodzi o alternatywne coiny, czyli altcoiny. I ten gość, czyli właśnie Kaleo, mówi o tym, że ten overlook to jest Qtum. No i jak popatrzymy sobie na wykres, który tutaj jest, to prawdopodobieństwo wystrzelenia na Qtumie jest dla mnie na przykład już dużo większe niż na Lunie. Oczywiście, pamiętajcie, to jest tylko i wyłącznie perspektywa. Qtum jest dobrym projektem, ale nie jest tak głośnym projektem jak na przykład Luna czy Solana. A wielokrotnie widzieliśmy, że też takie projekty po długim okresie jakimś akumulacji potrafią nam wystrzelić. A zobaczcie, ten długi okres akumulacji trwa od 2019 roku do tutaj 2021 roku. Mieliśmy jakiś jeden wystrzał, ale nie mieliśmy jeszcze ATH na Qtumie. I prawdopodobieństwo, że Qtum. Po takim długim okresie akumulacji, zrobi teraz nowe ATH, no naprawdę jest dla mnie duże. Jeden z artykułów na Bing Crypto mówi o liczbie nowych adresów, która zmierza w kierunku ATH. Natomiast jedna z takich rzeczy, którą tutaj wyłapałem, która jest dla mnie istotna, to jest adresy z małymi udziałami rosną szybciej niż te z dużymi udziałami. Co może oznaczać, że zmierzamy właśnie w kierunku tak zwanego Blow Off Top, bo gdy tak nie ma, no to nie, nie jesteśmy w stanie tego zakończyć, czyli krótko mówiąc, jeżeli to, te udziały rosną, czyli rynek detaliczny rośnie, a ktoś musi na nich powoli to, że tak powiem, zrzucać, czyli im to sprzedawać. Nie? I w ten sposób będziemy widzieć właśnie blow of top. Więc jest to bardzo pozytywna informacja, która nam pokazuje, że zmierzamy w kierunku zakończenia osy, przynajmniej z mojej perspektywy. Zobaczmy, co dzieje się na nazwijmy to standardowym rynku informacji, czyli mamy Yahoo, i czy mamy tutaj jakąś informację odnośnie krypto? Więc wchodzimy sobie na Yahoo! i mamy. Why Shiba Inu is skyrocketing today? No bo Elon Musk znowu coś napisał, więc rośnie. Więc możemy się spodziewać, że inne memcoiny również polecą do góry, ale znowuż mamy tutaj informację na Yahoo! Czyli wiecie co zrobią ludzie? Ludzie znowuż wejdą w Shiba, no bo skoro rośnie, to będzie rosło nieskończoność, więc oni wchodzą w Shiba. No, i po, co będzie powodowało pewnie dosyć spory wzrost, jeszcze na siebie. Natomiast ludzie, którzy kupowali szybę, oni kupowali to wtedy, kiedy było na dołku. Teraz tylko i wyłącznie zaczynają sprzedawać i realizować zyski. Czego bardzo bym chciała, żeby każdy z Was się nauczył: czyli kupować wtedy, kiedy stanie, a sprzedawać, kiedy rośnie, a nie kupować, kiedy rośnie, zwiększając swoje ryzyko. Kolejna informacja, zobaczcie. Rich Dead, czyli Robert Kiyosaki. Rekomenduje Bitcoina jako inwestycję przed Biggest Crash in History, czyli największym krachem w historii. Czyli już mamy drugą informację odnośnie kryptowalut, jeżeli chodzi o pierwszą stronę na Yahoo. To jest dosyć ciekawe. I teraz, żebyśmy sobie popatrzyli, jeszcze mamy tak zwany Finance Yahoo. I zobaczmy sobie, czy na Finance Yahoo mamy coś więcej niż e, na przykład informacje, te dwie informacje o Bitcoinie, e, czyli o siebie i tak naprawdę. Mm, co to było to drugie? Tam była Shiba i. Aha, Shiba i totalna zaćpa. No naprawdę, nie wiem, co przed chwilą widziałem na tamtej stronie, ale były dwie informacje odnośnie krypto. Zaraz zobaczymy, już w sektorze samym finansowym, co my mamy tutaj, jeżeli chodzi o kwestie kryptowalut. Pierwsza rzecz: Casey Wood just dumped. Wow. Jeżeli nie wiecie, kto jest Katie Wood, ja wszystkim swoim patronom mówię przez cały czas śledźcie Katie Wood. Dlaczego? Dlatego, że ona jest Ark Investments. Ona, oni jako Ark Investments poinwestowali w najbardziej nowoczesne aktywa, jakie są, które będą prowadziły do transformacji naszej rzeczywistości, więc w długim terminie te aktywa będą rosły, one nie muszą rosnąć w krótkim terminie. No i zobaczcie, oni właśnie w tej chwili zrzucili 270 milionów akcji Tesli. Wow! Popatrzmy dalej. Natomiast pamiętajcie, Cathy Wood ma, warto tą kobietę śledzić. Na YouTubie mnóstwo dobrych filmów, które są odnośnie tej inwestorki, czy tej kobiety, która reprezentuje naprawdę potężny fundusz. No i tam bym się przyjrzał, naprawdę bym się przyjrzał, co ona mówi, co ona robi, gdzie oni inwestują. Przeglądam i przeglądam dalej tutaj Finance Yahoo. No i mamy dopiero tutaj e, już dosyć nisko. Bitcoin is back over, czyli Bitcoin powrócił powyżej 50 tysięcy dolarów. Crypto continue to climb, czyli um, kontynuuje jakby swoje wzrosty. Natomiast to dopiero gdzieś dużo, dużo niżej. No i tutaj druga informacja na tej stronie Finance Yahoo. E, mamy tutaj kolejną cryptocurrency price check. Um, aha, odnośnie miningu w Salwadorze, jeżeli chodzi o wulkany, zobaczmy, czy tutaj coś jeszcze mamy. Nie, już tutaj nic takiego nie widzę. Być może znacie gościa, który się nazywa Kevin O'Leary, jego um, taki nickname to jest Mr. Wonderful. Um, no i w tym artykule opisane jest, że jego alokacja w krypto jest większa niż jego alokacja w złoto. Jeżeli gość, który ma strzelam około 50 potrafi pochwalić tym, że jego lokacja jest większa w krypto niż w złoto, to wyobraźcie sobie, co będzie się działo, jeżeli chodzi o milenialsów, czy jeszcze to kolejne pokolenie. Gdzie, jak mówiłem wielokrotnie, mamy olbrzymi transfer tak zwanych kapitału baby boomerów w kierunku właśnie milenialsów. Zobaczymy, co tutaj się będzie działo. I teraz tak, jeżeli chodzi o misję, wonderful, I have 5% in gold, czyli mam 5% w goldzie. Crypto for the first time is more than gold for me. Czyli po raz pierwszy um, złoto jest dla mnie czymś więcej, czyli krypto jest czymś więcej. Niż złoto dla mnie. I'm going to keep my gold, czyli zamierzam trzymać złoto. No i słusznie, bo pamiętajcie, że jednym z elementów trzymania na portfelu to jest dywersyfikacja portfelu, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa. I see no reason to sell it. Nie, nie widzę powodu, żeby to sprzedawać, ale to może oznaczać, że nie będzie ładował więcej w złoto, ale środki, które będzie chciał inwestować, będzie inwestował właśnie bardziej w kierunku krypto. To i to właśnie Kevin O'Leary, Mr. Wonderful. Być może ładuję tę całą kasę, którą zrobię na cameo. Taka śmieszna historia, ale to bardziej z rynku, nazwijmy to amerykańskiego niż takiego ogólnoświatowego. Bardzo dobrą stroną, jeżeli chodzi o wiele informacji, jest właśnie publish0x, ale publish0x.com. Tutaj znajdziecie naprawdę dużo bardzo przydatnych rzeczy, jeżeli chodzi o krypto, można by było powiedzieć takich nawet bardziej zaawansowanych. Natomiast my przejdziemy sobie do takich ogólnych rzeczy, które tutaj się pojawiły. No i zobaczcie, mamy 8 Misconceptions, czyli źle zrozumianych rzeczy, których powinien się wyzbyć, aby przyjąć rewolucję Bitcoina. Pierwsza, Bitcoin has no interesting, intrinsic value. Oh wow, co za ciekawe słowo intrinsic value zobaczmy co nam Google Translator przetłumaczy to słowo ponieważ że nie mam żadnego pojęcia co ono może oznaczać więc zobaczmy sobie co ono oznacza Wewnętrzny, odłączny istotny kwiący w czymś faktyczny czyli można by powiedzieć że Bitcoin nie ma żadnej faktycznej wartości wewnętrznej wartości tutaj jest opisane um, jak można to inaczej zrozumieć więc zachęcam do tego żeby przeczytać ten artykuł bo pamiętajcie, ja skrótowo mogę pewne rzeczy powiedzieć, ale jeżeli wy wdrożycie się w te rzeczy, to będziecie też mieć, że tak powiem, taką tarczę ochronną w kierunku tego, co ludzie do was mówią w kwestii bitcoina. Kiedy ktoś mówi tam, nie ma żadnej wartości, to co wy wtedy odpowiecie? Bitcoin jest far too complicated for the general public to adopt, czyli bitcoin jest zbyt um, skomplikowany, aby um, masa ludzi ją zaadoptowa go zaadoptowała. <grym> no i tutaj pewnie, jak widzę takie uh, zwroty jak HTTP czy TCP, to że generalnie pewnie jest odniesienie do tego, że ludzie też nie rozumieją, czym jest HTTP czy TCP, uh, IP, a jeżeli chodzi o protokoły, a jednak ludzie tego używają. Bitcoin jest too slow to be widespread, czyli jest zbyt wolny, żeby być środkiem płatniczym płaczni, everyday. No i jak wiecie, że tu mamy layer 2 solution w postaci lightning network, gdzie to po sekundzie przechodzi i kosztuje mniej niż centa. Uh, I don't have a problem with the current system, I don't need to leave the current monetary and financial system, czyli ja nie mam problemu z obecnym systemem płatniczym. Z obecnym systemem monetarnym i finansowym. No i tutaj jest opis pewnie całej sytuacji, która jest. Bitcoin will be overtaken by other cryptocurrencies in future. Czyli że Bitcoin będzie przejęty w sensie takim, że wyprzedzą go inne kryptowaluty w przyszłości. Um, countries will ban Bitcoin, which will make it worthless. Czyli kraje zbanują Bitcoina, co uczyni go bezwartościowym. No i tutaj przypomnę, że krajów na świecie mamy chyba 170, 180, um, ponad um, tą liczbę gdzieś jest. Kika. Na pewno jest 174 albo 176, plus, tak bym to powiedział. No i teraz widzimy, że już niektóre kraje, jak El Salvador, El Salvador czyli Salvador, po prostu adoptują takiego bitcoina, więc część krajów może zbonować kiny, ale inne na przykład go nie zbanują. No i tutaj dokładniejsze wyjaśnienie jest właśnie w tym artykule. Bitcoin jest ten ekological ecological disaster. No i w kontekście całej tej inicjatywy ESG a, nie będę się jakby wypowiadał w tym temacie, natomiast um, krótko, warto przeczytać um, szczegółowo sobie te rzeczy. Możecie pamiętajcie, zawsze to przetłumaczyć na język polski i wtedy będziecie mieć um, odpowiedzi na te najważniejsze zagadnienia, które są poruszane na całym świecie, um, a nie tak skurtowo przeze mnie je zrobione na, na każdym filmiku, więc czytanie będzie powodowało zawsze u was większą, większe zaangażowanie. Niż to, że coś usłyszycie tylko i wyłącznie przeze mnie. Chyba, że byłoby to przeczytane, ale ja tego nie będę czytał, bo tego jest dosyć sporo, więc byłoby to skrótowo. I'm led to the party to take a full advantage. Czy jestem spóźniony na tą imprezę, żeby wziąć, żeby mieć przewagę, jeżeli chodzi o rewolucję bitcoina? No i tak samo ludzie moi w 2017 roku, kiedy kupowali bitcoina, ludzie po 15 tysięcy dolarów mówili, że jestem spóźniony. A teraz zobaczcie, bitcoin jest po 50 tysięcy dolarów i wystarczyło poczekać 4 lata żeby ich inwestycja zwróciła się trzykrotnie, a pokażcie mi inwestycję w nieruchomość, która zwraca się w przeciągu czterech lat trzykrotnie w Polsce m, nawet na flipach na jednej inwestycji tyle nie zrobić w przeciągu czterech lat. Tak mi się przynajmniej daje, możecie mnie poprawić. E, natomiast nie słyszałem, żeby ktoś zrobił tak i wykręcił takie wyniki. To musiałby kupić mocno zaniżone po i wtedy miałby pewnie nawet nieprzyjemności ze strony prokuratora. <grym> Brazylia, ciekawy obrazek, jeżeli chodzi o skojarzenie z Brazylią, is set to make BTC legal tender, czyli Brazylia jest nastawiona na to, żeby zrobić z Bitcoina także środek płatniczy, podobnie jak Salvador. Wow, kolejny kraj. Więc jak już wam mówiłem, część krajów będzie banowała, a część krajów będzie tworzyła z niego legalny środek płatniczy. Co oznacza, że Ktoś nie może nie przyjąć od Ciebie na przykład Bitcoina, jeżeli Ty chcesz nim zapłacić. I myślę, że na tym dzisiaj właśnie zakończymy, jeżeli chodzi o kwestie informacji ze świata kryptowalut. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania w tej kwestii, śmiało piszcie też do mnie, ja zawsze postaram się odpowiedzieć na te Wasze pytania. Na pewno odpowiadam w pierwszej kolejności zawsze patronom. Jeżeli znajdę czas na odpowiedzi w komentarzach, to piszę. Natomiast. No niestety, nie zawsze tego czasu jest dużo. Ja nie prowadzę tylko i wyłącznie kanału e, związanego z kryptą, mam też swoje inne e, trzy biznesy tak naprawdę i w nich na co dzień się udzielam. E, tutaj robię to dlatego, że lubię dzielić się wiedzą, a wiem, że w świecie krypto po prostu ta wiedza jest potrzebna, żeby kolejne osoby wiedziały, co mają robić i w jaki sposób. Zapraszam Was. Dzisiaj e, jest środa i też między innymi dzisiaj byłem w Kulce między 9 a 12. Na osoby, które chcą porozmawiać o krypto, zawsze czekam właśnie w tych godzinach, jeżeli ktoś chce zakupić swoje kryptowaluty do 15 tysięcy euro bez żadnego KYC, bez żadnej weryfikacji, czyli bezimiennie i przesłać to na gdzieś tam swój portfel ledger, czy Exodus i tak dalej, zawsze też możecie to zrobić. Dajcie mi wtedy znać, że chcecie taką transakcję na przykład dokonać. Możecie wysłać mi to na sygnalu, możecie wysłać mi to na telegramie, jeżeli na przykład nie chcecie, żeby to faktycznie było w jakiś sposób śledzone, więc w taki sposób możecie też się ze mną komunikować. Mój numer możecie w bardzo łatwy sposób znaleźć, ale nie będę go oficjalnie, że tak powiem, tutaj wpisywał czy coś w tym rodzaju, bo naprawdę łatwo go można znaleźć. I tyle, tyle. Jeżeli chodzi o kwestie kryptowalut, dzisiaj Bitcoin, czy wczoraj dokładnie Bitcoin przebił 50 tysięcy dolarów. Na jakim poziomie zostanie do końca tego tygodnia? Jest duża szansa, że będziemy podchodzić po 60 tysięcy dolarów i tego Wam życzę do końca tego tygodnia. Trzymajcie się, cześć!